Serio tyle rzeczy mnie atakuje? Oh, what the fuck? Cześć wszystkim, z tej strony Polski Pingwin, witam z powrotem. Siemano wszystkim, z tej strony Polski Pingwin, witam z powrotem w Legendzie Nocia. Dzisiaj już mam dla was instalację, wiem, byłem chory przez jakiś długi czas, ale teraz już trochę się czuję lepiej, więc bardzo dobrze. Ale instalacja jest w opisie, w końcu powinien być link tam, gdzie normalnie pisało, że będzie instalacja, więc jak nie wiecie, jak zainstalować, to chcecie na tym pograć, możecie dowiedzieć się dokładnie, jak to zrobić bez błędów w opisie filmu. A teraz wrócimy do normalnej gry. Do normalnej gry, raczej, gdzie skończyliśmy. Skończyliśmy tutaj, gdzie zrobiliśmy tutaj nasze questy. I zrobiliśmy tak, że musimy teraz przejść przez mapę na dżungli do malutkiej wysepki. I na tej wysepce niby znajdzie się jaskinia lub nie wiem, co tam może być, jaskinia, lochy jakieś, może coś będzie, zaraz dowiemy się. Pierw chciałbym iść do sklepu, nie wiem czy tutaj mogę sprzedawać itemy, niestety. Jedzenie jakieś jest przygotowane też, weźmiemy sobie nasze mięsko i usmażymy parę rzeczy, przygotować się na naszą przygodę. Wracając do tego, co mówiłem, nie wiem, czy tutaj jest jakiś sklep w pobliżu. Tutaj chyba nie ma sklepu, byśmy musieli wrócić na naszą normalną, no do naszego normalnego, o, głupi pingwin, nie wsadził węglu. Wrócili do naszej normalnej wysepki, ale nie wiem, czy to, co tutaj mam, jakbym to sprzedał, czy by wystarczało, żeby powrócić, czyli czy mniej więcej, czy bym ja z tego dostał 200 pieniążków. Nie wiem. Głosuję, zgaduję, że prawdopodobnie mógłbym dostać, więc teleportację weźmiemy. Albo, mam lepszy pomysł, zabijemy się. Wtedy będziemy w mieście, zaoszczędzimy pieniążki, wtedy będziemy tylko musieli 100 wydać. Tylko kwestia jest teraz, żeby się zabić, więc musimy znaleźć jakiegoś mobeczka, zabijemy się, sprzedamy nasze itemki i wrócimy tutaj na miejsce. Nie powinno być trudna sprawa to. Weźmiemy naszego jakiegoś... O, jakieś wężki nas... Co się... Zbroja mi się zepsuła! Pam, pam, pam! Okej. Jaka? Akurat to, co chcieliśmy, ponieważ zaraz będziemy kupować nowe spodenki, więc nie jest tak źle. Tak w ogóle mam nadzieję, że mieliście wszyscy super zarąbisty weekend. Wiem, że trochę czasu minęło od weekendu, ale ja byłem chory do tej pory. Więc mam nadzieję, że po prostu mieliście fajny weekend i że minęło miło. I że dla tych, którzy mają egzaminy, pozdrawiam i życzę... Wow, ile pieniążków dostaliśmy za to. No i życzę wam szczęścia co do... nauki i tak dalej. Mam nadzieję, że pójdzie wam i wyjdzie wam dobrze. Okej, okay, mamy 900 prawie pieniążków. Możemy prawdopodobnie kupić... Czekaj, chest. Byśmy mogli kupić... Nawet buciki diamentowe. Albo jakiś zielony ten. Ale leksy nie mamy, Więc kupimy sobie na nogi nasze... No, nasze spodeneczki. Teraz mamy w końcu pełną zbroję. Yeah! Tak w ogóle dziękuję wam ostatnim razem za 7000 łapek pod filmem. Bardzo to mnie ucieszyło i bardzo się cieszę, że wam się podoba ten odcinek, raczej ta seria. Jak nie wiedzieliście ostatniego odcinku, możecie zawsze sprawdzić. Zawsze daję anotację podczas filmiku. Na dolnym lewym rogu chyba jest. Okej, okay, zobaczymy. Alchemia... Nie, zostawimy wszystko, pójdziemy od razu tam, gdzie mamy iść. Proszę pana, mógłby pan mnie przenieść do dżungli? Bam, jesteśmy w dżungli, super. Widzicie moje oko? W sumie nie wiem, czy widzicie moje czerwone oko bardzo, też z choroby. Nie wiem czemu, zrobiło mi się takie mega czerwone oko. Nie wyglądam jak jakiś zombie, wszyscy mnie się pytają, czy jestem jakiś na jakichś narkotykach, czy coś specjalnie na treningu wczoraj jak byłem. A ja tak, what? Nie, no tak, what? Taki what the fuck? Taki wiesz, wyglądam no, że tak, ale nie jestem, jakby co, nie jestem. Okej, okay, no, czyli w dobrą stronę idziemy. Jak pójdziemy w tą stronę, powinniśmy znaleźć malutką wysepkę, nie wiem dokładnie gdzie, ale jak pójdziemy, wiesz,
koło brzegu wysepki, to raczej koło brzegu tej wyspy, to znajdziemy tą małą wyspę gdzieś tutaj, gdzie będzie właśnie wejście. Możemy tutaj sprawdzić w sumie, zacząć od początka, co nie? I zobaczymy, czy właśnie jest to, co da nam naszą jaskinię lub lochy. I co tam będzie? Nie wiem jeszcze, ale będzie to ekscytujące. I mamy level! I zaraz damy nasz cały level. Tym razem dam cały level na damage magiczny. Chociaż nie widzę, żeby to zrobiło różnicy. Dałem na dobry? Mam nadzieję, że dałem na dobry. No, magiczny damage, dobrze. Jeszcze na regenerację many musimy dać i na życie. Wy poleciliście ostatnim razem, że na to miałem dać. Więc na magię, na regenerację magii, na regenerację życia dam też następnym razem. I chyba, oh yeah, chyba znaleźliśmy wejście do tych lochów. I zobaczcie, myślałem, że będziemy długo podróżować, szukać przez całą mapę. A udało nam się, widocznie tak miało być. Są lochy, jest wejście, oh my god. Oczko. Okej, idziemy. Oh my god. Jak ciemno tutaj. Coś tu jest w środku? Nie można wejść, okej. Tutaj? Też nic nie ma. Zamurowane można. Nie, nie można rozwalić niestety. Idziemy. O kurczę, coraz głębiej. Co tu będzie? Pusta skrzynia. Pusta skrzynia pod... Bo, przypomina mi, nie wiem czy pamiętacie, ja kiedyś zrobiłem mapkę Escape i tak właśnie to troszeczkę wyglądało na początku. Okej. Też tutaj nic nie ma. Też tutaj nic nie ma, okej. Schowane jakieś niespodzianki? Nie, tutaj nie. Może tutaj na górze. Czasami kryją się skrzyneczki niespodziankowe. Czasami wstawiają, z drugiej strony też nic nie widzę, więc możemy opuścić, okej. Ale fajny klimat tutaj, ludzie. Troszeczkę się boję, nie wiem co tutaj się pojawi. Ale szukam niespodzianek i z tego co widzę, nie ma żadnej niespodzianki. Same puste skrzynki. Okej, pójdziemy w lewą stronę, ponieważ ja zawsze idę w lewą stronę. Chociaż zauważyłem, że w legendzie Notcha często próbowa co, że jest po prawej stronie, tam gdzie się ma iść. I zobaczcie, co się okazało. Zobaczcie, co się okazało. Musimy iść z prawej strony. Więc idziemy w prawo. Tam, gdzie widzimy właśnie. Nie chcę za szybko wędrować. Nie wiem, czy są tutaj jakieś pułapki. Nie wiadomo, co tu będzie. Widzę jakąś skrzyneczkę na samym końcu. Jak już mam przeczucie, że to jest jakaś ważna skrzynka. Okej, gotowi jesteście? 3, 2, 1. What a talisman! Yes! Możemy to ubrać? A nie, nie możemy. O, mamy water. Head back to Eldor. Eldor the Mage! Wow! Sweet! A! Pajęczyna. Mamy wszystko! Mamy wszystko, super! Ludzie, ogarnęliśmy wszystko, co potrzebujemy, żeby przejść do następnego miejsca, do następnego bossa, do następnego brata. Czyli z braci przyklętych. Okej, możemy teraz iść na górę. Musimy wrócić do głównego miasta i przejść się do, jeżeli się nie mylę, do maga. Czyli do Eldora, naszego takiego ucznika w magii i tak dalej. Jego bracie właśnie, chyba jego braci ukradli. Wiesz, jego braci ukradli króla? Nie wiem, ale próbujemy uratować króla, więc to jest nasza ciekawa przygoda. Teraz musimy przejść z powrotem tam do murzynków i się teleportować, albo po prostu ej, kurczaczku, chodź tu, ej, daj mi ten chicken piece, albo sobie zginąć, po prostu umrzeć i w taki sposób przejść. Ciekawe, czy ta szalona małpeczka jeszcze tutaj się kręci. Nie wiem, czy widzieliście w ostatnim odcinku. O, wąż idzie, oh my god, jest ich sporo. Okej, zaatakuję ich. Nie, nie działa, bo muszę nacisnąć tutaj. Zawsze nie działają te bonusowe rzeczy, jak się włącza grę. Jak mówiłem, żeby naprawić to, po prostu wystarczy prawy przycisk. Pieniążków mamy... A, słabo pieniążki lecą niestety z tych mobeczków. Czy można to rozwalić? Nie. Zawsze patrzę jakieś niespodzianki. Jestem pewny, że podczas tam mapy gdzieś są jakieś ukryte niespodzianki. A gdzie dokładnie się kryją, to nie mam pojęcia. O, ej, pajączku, chodź tutaj. Jaki cwaniak, uciekał mi.
i drugi specjal i powinien już być dead. A, tylko że nie trafiło. Okej, jest. Mamy jeszcze od niego Spider Poison, ale to są wszystkie rzeczy, które są nam niepotrzebne. Możemy je prawdopodobnie sprzedać. Mięsko oczywiście zatrzymamy sobie, żeby usmażyć. I kurczaczkowe mięsko też, bo przecież nie sprzedaje się za taką dużą liczbę. I przyda się nam, żebyśmy sobie przetrzymali. Okej, okay, sweet. Świneczka też dla mięska. Chociaż nie dała nam mięska. Okej, okay, let's go. Pam, pam, pam. Let's do this. O, żółwik. Okej, okay, uwaga, uwaga. Żółwiki są troszeczkę silniejsi. Ale mi się zdaje, że jakoś nie widzę, żebym zadawał więcej obrażeń magicznie. Może na moich specjalach to działa tylko. Ale powinien już ten żółwik padnąć i będziemy mogli się teleportować z powrotem. Oczywiście trochę XP zarobić w tym samym czasie. Zawsze warto, zawsze się przyda. Okej, okay. Witanys. O, kwiatek też, kwiatek, kwiatka możemy zabić. Jak wyda nam takie specjalne kwiatkowe itemki, to możemy je też sprzedać. Za pieniążki. Pieniążki są ważne w tej grze. Okej, okay. No i mamy. Niestety kwiatek nam... Kwiatek nam dał wędkę? Serio? What? Czy mi się myli? Może mi się coś myli. Okej, okay, już się zbliża noc w takim razie. Zbieramy się z powrotem do naszego miasta. Musimy przejść sobie do Aldora. Nie będziemy nic tutaj smażyć. Możemy najwyżej w naszym mieście usmażyć to. I nie będę, wiesz, oszukiwać, żeby... Nie będę oszukiwać, zabijając się, żeby przejść do miasta. Wezmę, tak się przeleportuję. Normalnie. Okej, okay, jesteśmy gotowi, ludzie. Jesteście gotowi? Ja jestem gotowy. Ja jestem gotowy na kolejną przygodę. Idziemy do Aldora. Zbliża się noc. W takim razie chciałbym ominąć jak najbardziej terenu groźnego i przeskoczę to tutaj tą ścianę. Tak jak kiedyś zrobiłem. Wow! Co ty tu robisz? Woń stąd! Zaraz umrze, jak przejdzie przez... Ej, what the... No i dobrze. Wbił do miasta. Co to ma być? Cwaniak. Oni nie powinni w ogóle przez tę ścianę przechodzić. Okej, okay, mamy zwykłego zombiaka. Tutaj, możemy go zabić. Niestety właśnie podróżujemy w nocy, więc będę troszeczkę trudniej. Wszystkie moby nas będą atakować. I jeszcze nasze wispy. Ale na szczęście dają nam dużo XP, więc jak podpalimy ich parę... O, podpalimy ciebie, wispu. O, o, na kolejny wisp. To niedobrze, to niedobrze, to niedobrze. 14. Zaraz ściągniemy ich. O, jeden ściągnięty i drugi dednięty też. Nice. Może i pieniążków nie dostaniemy dużo z tego, ale przynajmniej XP leci, jak widzicie. Świneczka też da nam mięseczko i mogliśmy w sumie usmażyć, zanim poszliśmy stąd. Okej, okay, ciekawe, co tam się dzieje. Okej, okay, idziemy dalej. Aldor na nas czeka, więc zjemy sobie trochę mięska, żebyśmy mogli się rozpędzić. I rozpędzamy się w kierunku Aldora. Aldor. Nie. O nie. Ojejku, nie. Czemu taka polska piosenka mi wbiła się do głowy? Okej. Okay. Mamy wszystko, co potrzebujemy, więc Aldor! Już jestem koło ciebie. Już pod tą górkę i będziemy. Zapomniałem, jak ta polska piosenka w ogóle idzie i nie chcę sobie robić siary, więc nie będę próbować zapamiętywać w tej chwili. Aldor! Ej, kurczę, nie widziałem nawet, że ten na górze ma takie fajne drzewka i wszystko na jego... Na jego domku. Pierwszy raz to zauważam. Lol. Ale fajne. Bardzo fajne. Myślałem, że właśnie to jest jakiś zwykły zrobiony ten, skopiowany z jakiegoś zwykłej budowli, a to właśnie widzę, w sumie chyba jest zrobione wszystko ręcznie. Nice. Okej. Okay. Na górę, do Aldora. Wspinamy się w górę. I teraz tutaj. I ostatnie będzie po środku, jak pamiętam dobrze. Tak. Przepraszam, że piję kawę. Na pewno wam nie przeszkadza. Okej. Okay. Siema, Aldor. Witam z powrotem! Widzę, że znalazłeś wszystko, co potrzebuję. Daj mi stworzyć ten orb. Parala. Proszę, masz. Możesz znaleźć wodnego czarodzieja. Wodnego wizarda blisko jak to się nazywa? Jeziora w dżungli mniej więcej.
Znajdź swój sposób. Okej. Find your way up on the edge of the lake to weak him so that he appears. Okej, okay. Trudno trochę to przetłumaczyć, ale mniej więcej idziemy do tego jeziora. Musimy tam na jakiś wysoki poziom i on się pojawi niby, bo jak tam staniesz wysoko, to on cię osłabi. Jakie czerwone oko mam. Wygląda jakbym miał coś w oku. Okej, okay. I weź te wodne buty. Pomogą ci, jak będziesz walczyć z moim bratem. Okej, okay. Wodne buty. Uuu, nice. Wodne buty. Nie mów, że pozwalają na chodzenie po wodzie. To by było ekstra. Olon. Nice, okej, okay. Więc wracamy do miasta. Trochę XP nabijemy, musimy, bo inaczej naprawdę nie damy sobie rady z tym bossem. I z tego co wiem, ten boss jest okej, okay. Dosyć wysoko co do wszystkiego. Więc nie chcę. Raczej dosyć daleko od respawnu, więc nie chcę. Nie chcę ryzykować za bardzo. Nie chcę, żeby było tak, że umrę potem i będziemy musieli ciągle przechodzić. Jeszcze jeden level, damy trochę na regeneracji many. O! Jest nasz Wisp. Możemy go zabić. Te Wispy już są trosze. Na dwa hity! Oh my god! Faktycznie jestem silniejszy. Nice. Dwa Wispy. Zabije to. I jeszcze potrzebujemy troszeczkę XP, ale dobijemy po drodze na pewno. Jeszcze trochę mięska darmowego by się przydało, ponieważ nie chcemy wydawać nasze pieniążki na mięsko. Musimy zaoszczędzić. Prawdopodobnie chciałbym zaoszczędzić w tej chwili na lepszą zbroję, bo już kolejny. Nie, na hita pająki padają. Ej, spoko. Tylko że nie dostajemy XP od nich chyba. O lul! To. Ej, zobaczcie to! Mega spider! Tak patrzę, myślę, kurde, czemu on jest taki silny? Teraz zauważyłem, że to jest ten. Taki dwa razy większy pająk niż normalnie. LOL! Ej, będzie XP od niego, jak nic, mam nadzieję. Tylko, że na pewno silny jest bardzo też. O, uwaga! No, regeneracja mana by się przydała! Jeszcze dla hita. Podpalimy go. O, oh, yeah! Oj, ładnie! Dużo XP poleciało od niego. Zwykły zombie, level 3. I tak, 3 hity? Co tu się dzieje? Słabo. Rozwalimy go ręczno. Ręczno. Okej. Okay. I z powrotem... Wow! Zombie! Nie strasz mnie tak. I z powrotem do miasta. W tym kierunku. Zaraz przejdziemy... Wow! Blisko miasta. Powinniśmy już móc wrócić. Tutaj zostawiłem jakiegoś zombiaka słabego, więc mogę go zabić. Dostanę troszeczkę XP też. I tutaj tych parę mobeczków też możemy ściągnąć. Bardzo mi się podobają moby. W ogóle w tym jest bardzo fajnie. Okej. Okay. Jeszcze ostatni tough zombie, jeszcze na hita. I dead now. A tutaj mamy jakiegoś silniejszego, level 16, elitarny zombie. Przydałoby się trochę polewelować po nim. Bo jak sami widzicie, bardzo słabo chodzi. Możemy go nawet tak rozwalić. Trochę zajmie, ale i tak musimy poczekać na manę. Specjal! Aaaa, podskoczył. Cwaniak. Okej, okay, lepiej zwracamy do miasta, bo widzę, że nas... inaczej ściągnął. Ej, Wisp! Spadać stąd. Na dwa hity będziesz. No i dobrze ci tak. Dobrze ci tak. No i teraz dwa elitarne zombiaki nas gonią. Spróbujemy przyciągnąć przynajmniej tego jednego, bo już wiesz, skoro zaczęliśmy go atakować, czemu nie? Zombiaku. O, drugiego zaatakowaliśmy. Teraz ręcznie pobijemy tego. Żeby przynajmniej troszeczkę jego życia opadło. Daj, zombie, daj! O, już będzie po nim. Nie pamiętam, żeby oni byli tacy silni. Od kiedy oni są tacy silni? Może po prostu nie walczyłem z nimi, albo oni się respią, wiesz, dopiero teraz, bo mam taki wysoki level, ale zdaje mi się, że już walczyłem z nimi w innych czasach i że nie byli tacy silni. Dużo XP. Właśnie tego szukaliśmy. Okej, okay, z powrotem do miasta teraz serio, bo musimy iść zrobić... Kolejną rzecz. Oh my god. Nie. Oh my god. Serio? Tyle rzeczy mnie atakuje? Oh, what the fuck? Pojebało! Co to? Widzieliście, ile wispów mnie napierdzielało? Co to miało być? Masakra, serio, masakra. W ogóle nie wiem, co to miało być. Idziemy sprzedać nasze itemy. Zobaczymy, ile dostaniemy za to. Air Orb. Nie możemy tego sprzedać.
Buciki, nie sprzedajemy bucików. Nie ma szansy. Okej, okay. Mam nadzieję, że ten spider poison sprzeda za dużo. 400! Mętkę jeszcze sprzedamy, nie możemy sprzedać. 400 w takim razie. O, nie, czekaj, mamy jeszcze to. Rotten Flesha też możemy sprzedać. I kurczaczki, nie chcemy mieć za dużo mięska. Więc mamy 488 pieniążków w tej chwili. I w sumie możemy już przejść do następnego miejsca. Z powrotem do dżungli, tak? Zgadza się. Jesteśmy z powrotem w dżungli. I teraz idziemy. Locate the giant lake next to the jungle. Ok, sprawdzimy. A, już widzę, widzicie? Widzicie? Tu w dolnym lewym rogu. Więc musimy tam, tam się przejść. Zobaczyć, jaki mobek tam na nas czeka. Łop! Szybko przeszedł ten odcinek. Dużo bardzo praktycznych rzeczy zrobiliśmy dzisiaj, zauważyłem. I tak troszeczkę taki odcinek na luzie. Zanim w taki, taka cisza przed wielką walką. Tak właśnie się czuję. Więc myślę, że będzie... To będzie jakaś wielka wa... Oh my god, coś mnie atakuje od tyłu. Mam nadzieję, że nie małpka. Nie, nie małpka. Zgadza się, na szczęście. Ale i tak jakiś wąż. I nawet silny jest. Mnie atakuje tutaj. Napierdziela mnie. Nie będę. Nie będę, nie będę, nie będę. Idziemy. Okej. Okay. Like a boss. Dodge the running away. Okej. Okay. Wszystko w porządku. Nadal idziemy w dobrą stronę? Idziemy, już prawie jesteśmy na miejscu, szczerze. Zaraz tutaj, za tym rogiem. Powinno być, dobrze, że jest dzień w ogóle. Jakaś mega małpka by nas atakowała. Czy coś, jakby była noc, albo jakieś luźne moby. Przynajmniej możemy przejść do odpowiedniego miejsca i przygotować się do walki. Niestety musimy troszeczkę zjeść, bo nasza stamina opadła. Czyli jesteśmy głodni. Coś tam się kręci? Czy ja widziałem? Zdawało mi się widocznie. Już widzę. Przede mną. Już prawie, o już prawie, już prawie, już prawie, ludzie. Już prawie będzie miejsce, do którego się zbliżamy. Tan, tan, tan. Już jezioro jest za rogiem, czyli mobek będzie. O, już widzę dokładnie, gdzie mam iść. Powiedział, że muszę na wysoki poziom wejść. I właśnie te, z tego, co widzę, to jest wysoki poziom. Czyli na tą górkę musimy przejść. Okej, okay. Skoczek na górę. Na górę musimy wejść. Oh my god, nie wiadomo, co tutaj się czai na nas. Trochę ja się boję. Nie wiem, czy przetrwamy. Zapamiętajcie, że jak tutaj zginiemy, kurczę, będziemy mieć problem. O, nice parkour, nice. Oh, holy Jesus, to jest ogromny. Ogromny. Chyba tam musimy iść. Widzę ten najwyższy punkt. Lol. To jezioro, myślałem, że to jakieś mini jezioro, to jest mega ogromne. Aż się boję, patrząc na to, bo nie wiem, czy wy macie tak, możecie powiedzieć, jak napisać w komentarzach właśnie. Chciałbym wiedzieć, macie, czy wy się boicie pływać, oczywiście nie w basenie, ale ja naprawdę nie lubię pływać w morzu na przykład, bo jak się patrzę w dół i nie widzę, co jest, to zawsze mi się zdaje, że jakiś monster, czy prawdopodobnie rekin, czy coś, jakiś czai się na mnie od dołu. Tak się mi zawsze zdaje. Czekaj, możemy orba wyciągnąć. Przygotować go. Zawsze mi się zdaje. Czy w takim razie chciałbym wiedzieć. Musimy teraz kończyć niestety. Więc musicie, wiem, zawsze wam robię tak hamsko, że musicie poczekać do następnego. Widzę, że moje buciki się nie zrenderowały za bardzo dobrze. Tekstury brakują widocznie, ale powinno być ok. Więc no, boicie się pływać w głębokich oceanach? Ja tak, nie lubię patrzeć się w dół, bo nie wiadomo, co tam się płynie. I dlatego nie lubię za daleko wypływać. Ale nie wiem, może wy nie. I powiedzcie mi, dlaczego nie, jeżeli tak. Bo jestem ciekawy, czemu nie boisz się. Nie myślę, nie... Ja tak patrzę w dół i myślę, kurde, coś mnie zaraz atakuje, tak zawsze się boję. I właśnie jak patrzę na to jezioro i widzę takie ciemne, to się boję, bo nie wiem właśnie, co z tego wyjdzie zaraz, jak wykorzystamy ten orb. Ale to oczywiście będzie w następnym odcinku, więc dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam odcinek się podobał. Oczywiście instalacja jest też teraz w opisie, jak chcecie zagrać to na własnym kompie. Ale na teraz trzymajcie się, kocham was wszystkich, na razie, cześć. Zostawcie lajka, subskrybujcie, jeżeli chcecie. Pa!